kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Edycja rozszerzona. Moi drodzy, w poprzednim odcinku Sheela została zdemaskowana przed królem i tak dalej. Tak więc jest sympatycznie, ale ma na usługach smoka i z tym smokiem przyszło nam walczyć. Oczywiście udało nam się go pokonać, ale Geralt ma zasady i nie zabiliśmy owego stworzenia. Tak więc, moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy spotkać się z Leto. Zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. A teraz, moi drodzy, jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. Moi drodzy, tak więc oto jesteśmy, no i prowadź. Prowadź nas. I co, te krzaki nas powstrzymają? Czy ty jakoś to otworzysz? Czy może tędy? Dobra. Skoro nie tamtędy, to tędy. Ona idzie za nami, idzie. Ojoj. Nie wiem, co to było za wczytywanie. Ale mniejsza o większa. Oho, Roche, dziewczynka i... Vernon Roche! Odejdź od dziecka! Królewska krew! Temerska! Za dobra dla was, psie syny! Jesteś banitą, poszukuje cię cała północ! Oddaj Anais dobrowolnie, to może królowie okażą łaskę! Pluję na kiedweńską łaskę! Roche! Triss! To córka Foltesta! Nie pozwól jej zabrać! Dość tego! Brać ich! Aha. No to pięknie. Jedziemy z nimi, nie ma, że boli. Jeszcze ktoś? A, tu jest dwóch. A, to jest to samo miejsce, co myśmy się bili wtedy z tamtym błagnem. Jeszcze ktoś? Nie udało mi się dostać Detmolda. Zostawiłeś mnie, Geralt. Musiałem ratować Triss. Nilfgaardczycy oszukali nas wszystkich. O czym ty mówisz? To oni ją pojmali. Cesarz wysłał królobójców. Loża czarodziejek to był wabik. Chcieli rozpętać chaos na północy. Temeria przepadnie. Radovid i Henselt podpisali dokument rozbiorowy. Nie przepadnie. Wciąż może się zjednoczyć. Zabierz dziecko. Daleko stąd, daleko od dworów, królów, wojny. Któregoś dnia upomni się o swoje dziedzictwo. A ty, Geralt? Idę po królobójcę. Dotrzymujesz słowa. Teraz to już sprawa osobista. Bywaj, Biały Wilku. Obyśmy spotkali się w lepszych czasach. Bywaj, Roche. No dobra. A co z Jorvetem? Wyznaczono kolejną, jeszcze większą nagrodę za jego głowę. Oddziały specjalne do polowań na wiewiórki mają dostać spore dofinansowanie. Rada i kapituła oddelegują kilku czarodziejów do tego zadania. Jorvet stał się wrogiem publicznym numer jeden. Nie spoczną, dopóki go nie dostaną. A, czekajcie, tutaj chyba parę rzeczy będzie można podnosić po nich, czy nic nie ma? Coś jednak jest. Kedweński miecz. Weźmy. Węgoskór. Dobra, coś popodnosimy, bo zawsze... Znaczy, ja nie wiem jeszcze, jak długo będzie trwała gra i nie wiem, czy uda się sprzedać, czy się nie uda sprzedać. No fajnie by było, nie? Ale... No to chyba tak troszeczkę za szybko, to jeszcze nie może być koniec gry.
Andy, chodź Trish. Ja cię oprowadzę. Albo prowadziłbym, gdyby nie te magiczne krzaki. Nie, spróbujmy inną drogą. Spróbujmy inną drogą. Aha, to tutaj. Czemu tu nie możemy? Ale lipa. Musimy iść gdzieś naokoło. W ogóle co to za magia jest? Ktoś się nieźle natrudził przy tej magii. A, to już wiem, czemu nie mogłem iść tamtędy. Dzień dobry. Trzech magów? Niedobrze. To nie jest miejsce dla wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo. A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Mwyn zostanie magicznie zapieczętowane. Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Mwyn odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Chilin de Tancarville i pozostałe zdrajczynie z loży. To może potrwać. Chila uciekła z Lok Mwyn, korzystając z magaskopu. Mamy czas. Nie będzie się ukrywała wiecznie. W końcu wpadnie w nasze ręce. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się, za godzinę miasto zostanie zapieczętowane. Okej. To działamy, dzięki. Jest ile to? To on! Poczekaj na mnie. Geralt! To sprawa między mną a nim. Nie musisz. Muszę. On wie, jak straciłem pamięć. Czekaj na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszaj w drogę beze mnie. No, poszła grzeczna dziewczynka. Długo to trwało. To błyskotka z megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... wódki? Piję tylko z przyjaciółmi. A ze starymi znajomymi? Hmm? Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Przecież o gustach się nie dyskutuje, nie? Przesilenie zimowe 1270, Midinvern, noc magii. Leto nie kłamał, Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora, można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. O proszę, tego nie pamiętałem nawet. W sumie w ogóle mało pamiętam z dwójki, muszę przyznać. Geralt!
Zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. No to teraz pogadamy. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. No. Pierdziele, tutaj jest gadania od chuchu jeszcze trochę. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Dlaczego Wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolaniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami Wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch Wiedźminów ze Szkoły Węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy Dziki Gon? Każdy Wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy Dzikiego Gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upior Gonu. To duchowa emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obcy. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy Wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby?
Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Watiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Watiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. No dobra. Czyżby to wszystko? Tam było więcej różnych odpowiedzi jeszcze. Ale dobra, no jak nie ma, to nie ma. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki. Po łyku. Trzymaj. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. No i co? Zabić go, czy nie zabić? Walczyć, czy nie walczyć? Oto jest pytanie. Walczymy. Walczymy. Gotów? Bardziej nie będę. Boisz się śmierci? Nie, nie boję się. Coś to jest być martwy! Walcz, mówię! A ty, dziadu. I co? Taki chojrak? O ty. U petardami rzuca. Pieprzony. Atakiram! Staram się! Widzę, że jestem lepszy! No jasne! Chyba zaczynasz się męczyć! No, bardzo! Twoje gadanie mnie męczy! Jakiś ciebie kozak! O ty tu! Ci do mnie! Daleko! Nie jestem cudobójcą! Dobra, spadamy. Wydaje mi się, o, petardami rzucasz. O ty dziadu, ty jeden, ty. A masz, dziadu. Jednak znaki na coś się przydają, cholera. Dość tej zabawy! Żegnaj, Gera! No, żegnaj, Leto. Papa! Czekaj, to ja wygrałem i przegrałem, bo nie rozumiem.
Oho. Chcemy go killin? Chyba na to by wyglądało, nie? No, czyli się udało. To najważniejsze. Szkoda, że nie mogliśmy go przeszukać. Pewnie miał jakieś ciekawe rzeczy. Jakiś pancerz. Jakieś fajne miecze. O, koło fortuny. O, pierdonka. Pająk je biedronkę. Tylko kto to jest ta dronka? No i co dalej? W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. We Flotsam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flotsam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wyzimy, wróg Kedweńczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. Wedirn, Wiedźmin, był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska Saski i Smokobójczyni zostały pobite pod Wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze spod znaku jednorożca zajęli Dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pierzchli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los foltestowego królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Przed wielu laty Geralt z Rivi był świadkiem upadku Rady i kapituły czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Lochmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Sheila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivi. No proszę, moi drodzy. W ten oto sposób kończy nam się Wiedźmin 2. Zabójcy królów. No, myślałem, że jeszcze coś się pociągnie trochę dalej, to fabuła, ale jednak
jednak nie. Także co tu dużo mówić? Gra świetna, o wiele mniej drewniana, powiedziałbym, niż jedynka, którą mieliśmy okazję ogrywać dosyć niedawno. No, jak zawsze mówiłem, dobre historie nigdy się nie starzeją, więc Wiedźmin 2 do dzisiaj robi naprawdę, naprawdę świetne wrażenie. Także pomimo upływu lat, w dalszym ciągu jest to gra godna polecenia, moim zdaniem. No i co, moi drodzy? Nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do trzeciej części. Tak jest. Przyszedł i na to czas. Także już niebawem pojawią się odcinki z Wiedźmina 3 Dziki Gon. No i tak jak widzieliśmy na samym początku tych oto napisów, była informacja o tym, aby poczekać do końca napisów i zobaczyć, co tam się wydarzy, że tam jest jakieś zakończenie gry, które powinniśmy zobaczyć. Także lada moment zobaczymy. Może żebyśmy nie oglądali całych napisów, to ja to specjalnie dla was, moi drodzy, przyspieszę. Zajączek. Przypomina mi to trochę scenę z The Last of Us, jak był zajączek, zajączek i nagle strzała zajączka zabiła. Czyli ten zajączek jednak też został upolowany. Cóż to się dzieje się? A cóż to za sztandar? Słoneczko? Nie pamiętam. Zabij, nie pamiętam. Stratowali. Oj, zająca zgubił. Oho, oho. Holy shit. Zdewastowana wieś. Ludzie pomordowani. Ojojoj. Toż to inwazja. Świat, jaki znamy, odchodzi, jednak to przeszłość jest kluczem do przyszłości. I co? To tyle. Tak więc, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejne odcinki z Wiedźmina 3, które pojawią się już niebawem. A teraz, moi drodzy,
Jeżeli tylko wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. I zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. Między innymi strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również, moi drodzy, strona Patronite, gdzie możecie zostać moim patronem, a to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. A teraz żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!